Hej, dzisiaj chciałabym, żebyście mnie trochę lepiej poznali. Dzięki tagowi, tak o mnie, about me. Jest to stary tag, który znalazłam u Stylizacja. Wiem, że jest jeszcze z 50 pytań, jest too much information, no ale to nie jest taki chyba jeden z fajniejszych. Dobra, jest 36 pytań i przepraszam Was za to, że będą hałasy, ale koszą trawę, a nie chcę zamykać, bo jest po prostu tak gorąco. Jak masz na imię? Magda, kiedy masz urodziny? 18 lipca. Co studiujesz? Jaka była twoja wymarzona praca w dzieciństwie? Na razie nic nie studiuję, ale chcę iść na pedagogikę wczesnoszkolną. Wymarzona praca w dzieciństwie? A to tak naprawdę każda. Była wizażystka, stylistka, prezenterka, a w ogóle. Szkoda gadać. Czy masz chłopaka, dziewczynę? Mam. Jakie muzyki słuchasz? Tak naprawdę każdej, ale chyba to jest najczęściej pop. No, lubię to, co leci po prostu w telewizji. W ogóle jakoś tak mam, że to mi najbardziej wpada w ucho i bardzo często też słucham po prostu muzyki z filmów. Uwielbiam te wszystkie piosenki z Disneya i w ogóle. Czy pracujesz? Nie pracuję. Czego szukasz w drugiej osobie? No, zrozumienia, ciepła. Szczerości, no to jest najważniejsze tak naprawdę, żeby ci druga osoba powiedziała to, co naprawdę myśli, a nie robiła cię w bambuko. Do kogo się zwracasz, gdy jest ci smutno? Zwracam się do mojego chomiczka, taki mamy dialog malutki. Ja mu mówię, że jest mi smutno, a on się tak na mnie patrzy i tak. No. I czasem jeszcze popiskuję. No i do mojego chłopaka oczywiście. Ulubione jedzenie. Makaron i ryż. Uwielbiam chińszczyznę i no uwielbiam spaghetti. To jest po prostu takie moje. Widzi mi się, że ja po prostu każdą formę chyba makaronu zjem. Uwielbiam. Na ciepło, na zimno. W ogóle mogę sobie zjeść taki naprawdę zimny makaron. Ulubiona część garderoby. T-shirty. Ja uwielbiam t-shirty. I pasują i do spódnicy, i do spodni. Czy masz zwierzątko? Tak, mam żabcie. To jest chomik, który się nazywa żabcie. Pamiętajcie o tym. Ulubione miejsce. Ulubione miejsce to Czarny Dunajec, do którego jeżdżę co roku. Jest to tak naprawdę takie miejsce, gdzie mogę odpocząć, się wyciszyć i w ogóle wtedy czytam po prostu 30-40 książek w miesiąc. Jest to chyba tak naprawdę mój rekord, bo chyba nigdy w wakacje nie przeczytam tyle, co tam. I oczywiście cały czas się bawię z dzieciakami i jest tak miło i przyjemnie. A nie, 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 nie. O, jest. Czy masz drugie imię? Tak, mam. To jest Magdalena Maria, a na trzecie też wam powiem Patrycja. Magdalena Maria, trochę dziwnie wyszło, ale jest, okej. Ulubiony przedmiot w szkole? Ojejku. W gimnazjum to była plastyka i muzyka, to na pewno. No i strasznie lubiłam biologię. Potem właśnie już biologii tak bardzo nie lubiłam przez panią, ale to, no, to nie zgłębiajmy się w szczegóły. I powiem Wam, że w liceum to był chyba WOK, czyli wiedza o kulturze. Pan jest po prostu taki super, tak się z nim fajnie gada, szczególnie, że mieliśmy z nim 3 lata, a nie rok, tak jak prawie wszystkie klasy, bo mieliśmy rozszerzony WOK i naprawdę cieszę się, że poszłam właśnie do tego liceum, gdzie był rozszerzony WOK, a nie biologia. W tych klasach pedagogicznych jest najczęściej teraz rozszerzona biologia, więc rozszerzony WOK naprawdę był super. Ulubiony napój. Herbata? Chyba. Można tak powiedzieć. Jaka jest twoja ulubiona piosenka w tym momencie? W tym momencie Sweater Weather, Alison Stoner i Maxa Schneidera. Chyba tak. I lubię jeszcze. Nie wiem sama.
Grease. O, z Grease lubię Hopelessly Devoted. Ojejku, uwielbiam. Jakie imiona nadałabyś dzieciom? Myślałam o tym kiedyś, ale wolę się nie zgłębiać w to, bo to naprawdę było różne opcje. Czy uprawiasz jakieś sporty? A Kinek Stas się liczy? Nie, chyba nie. No to nie. Ulubiona książka. Mega przewodnik po chłopcach. Ulubiony kolor niebieski, ulubione zwierzątko. Uwielbiam koty. No, ale jednak cały czas mam chomiki. No chomiki, no dwa chomiki miałam. Pyśka i no teraz mam żabcie. Kiedyś miałam ptaki, miałam zberki, amadynkę miałam. Chyba teraz tak naprawdę chomik. Ulubione perfumy. Uwielbiam z Katy Perry. To jest... Ja mam te fioletowe, te takie najnowsze, to są Oh So Sheer, a nie pamiętam jak się nazywają te takie czerwone. Ojku, nie pamiętam. Ulubione święto. Boże Narodzenie. Wtedy zazwyczaj jesteśmy wszyscy razem w domu i jest tak przyjemnie. Czy skończyłeś liceum? Tak, właśnie skończyłam. Napisałam maturę. Skończyłam dokładnie 20 maja. A dzisiaj jest 28. No to 8 dni temu. Czy kiedykolwiek byłeś za granicą? Ile razy? Byłam 2 razy w Irlandii. Byłam w Turcji, byłam w Chorwacji też 2 razy. Jak byłam mała, to jeździłam jeszcze do Niemczech. Na Słowacji oczywiście, jak jestem w górach, to też czasem jeździmy. Gdzieś jeszcze? Chyba nie. Czy mówisz w innych językach? No to tak, mówię w angielskim, bo to jest przedmiot już podstawowy. Uczyłam się hiszpańskiego, ale tak naprawdę umiem powiedzieć, jak się nazywam. Moja mama Magda, Bibułę Krakow i co jeszcze? No i tam umiem oczywiście jakieś takie pojedyncze słówka, ale nie umiem tak sklecić zdania sama, tylko najlepiej jakbym miała jeszcze jakąś tam książkę do pomocy, bo naprawdę uczyłam się go 3 lata, ale tak naprawdę mało umiem. Czy masz rodzeństwo? Nie, nie mam rodzeństwa, ale wszystkie moje kuzynki traktuję jak siostry. Ulubiony sklep. Powiedziałabym Krop, ale już dawno tam nic nie kupowałam i lubię tam chodzić, ale ostatnio po prostu mało widzę tam dla siebie. Jeśli chodzi o takie odzieżowe, a tak to... oczywiście każdy się ze mnie śmieje, że ja uwielbiam chodzić do Douglasa i do Sephory, bo chociaż prawie tam nigdy nic nie kupuję. W Douglasie zazwyczaj kupuję rzeczy z Essence, a w Sephorze lubię te takie mini lakiery, które są często na promocji w tych wyprzedażach. I no oczywiście można powiedzieć, że jestem dzieckiem Rossmana, bo naprawdę i kiedy jestem tylko w pobliżu Rossmana, tak naprawdę wchodzę. Nieważne, czy coś kupuję, czy nie, wchodzę. Tak. Ulubiona restauracja. To jest chińska. Jeśli mieszkacie w Krakowie, to może znacie tą przy Rondzie Kocmyrzowskim. Tak. Czy lubisz szkołę? Nie umiem się wypowiedzieć. Lubiłam szkołę. Jeśli chodzi szczególnie o przerwy i o to, jak czasem się bawiliśmy, szczególnie na lekcji. Przepraszam. Fajnie było, ale się skończyło. No i tak sama, nie wiem, mam takie trochę mieszane uczucia. Bo z jednej strony było fajnie, z drugiej było no, ciężko i no nie dopasujesz się do wszystkich. O, można tak powiedzieć. Ulubiony youtuber. Ojejku, ostatnio to...
Uwielbiam oczywiście stylizację Red Lipstick Monster, Oleśkę, Panny Joannę, chociaż ją rzadziej po prostu ostatnio oglądam. Uwielbiam CTSG, Dudsonową, Magdalenę Marię Monikę. Oczywiście ostatnio Minecraft to Rollercastera, Seed Sam. Jakoś tak ostatnio Kajko, o. Oczywiście wszystkie linki będziecie mieli na dole, możecie sprawdzić tak naprawdę, co ja oglądam. Ale taki ulubiony to... uwielbiałam oczywiście, jak nagrywała waniliowy make-up, więc nie wiem sama. Taki ulubiony, którego chyba nie zdradzę, no to jest Dudes. No Dudes to jest po prostu dla mnie mistrzyni. Ulubiony film. Niech ja pomyślę. Taki film mój ulubiony to możliwe, że to będzie jakaś komedia romantyczna. Uwielbiam 27 sukienek. Tak. To jest dla mnie taki film, który tak do mnie pasuje. Oczywiście. Albo Grease, też uwielbiam Grease. Naprawdę. Jak Johna Travolta jakoś tak średnio lubię, ale no Olivia Newton-John to po prostu ach, kobieta jest piękna. Ulubiony program w telewizji. Ostatnio uwielbiam wszystkie programy medyczne na TLC. Jest to dziwne problemy, jakieś takie wszystkie. Jak one się nazywają? Niezwykłe przypadki medyczne, czy coś takiego. Po prostu ja to uwielbiam. Oglądam to, nieważne, że oglądałam je jednocześnie 10 razy. Ja i tak to dalej oglądam po nocach. Bo to tak naprawdę leci tylko w nocy. Badiego Wallastru już dawno nie oglądałam. Nie wiem czemu. PC czy Mac? Ja Maca nigdy nie miałam. Więc nie wiem. W sklepie tylko przeglądałam i nie wiem. Podoba mi się Mac, ale chyba zostanę zawsze przy PC-tach. Jaki masz telefon? Mam Sony Xperia L, które możecie zobaczyć w filmie. Ile masz wzrostu? Mam 1,65 m w dowodzie, ale tak naprawdę nigdy się nie mierzyłam dokładnie, bo nigdy mi się nie chce. Dobra, to tyle. Było 36 pytań. Nie wiem, ile mi to zajęło czasu. No i tak. Mam nadzieję, że mnie trochę lepiej poznaliście. Może odpowiecie na jedno z pytań w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie i na razie. Pa!